jak co roku spotykamy się na takim spotkaniu dla nas, bo przez cały rok pomagamy w różnych naszych inicjatywach, czyli w szkolnych kołach, często ci ludzie też są, młodzież jest w parafialnych też gdzieś zespołach, czy przy akcjach parafialnych, a dzisiaj po prostu jesteśmy tutaj po to, żeby się integrować, bawić, modlić i też doświadczyć takiej siły jedności, że nas jest dużo, że tak naprawdę jakbyśmy chcieli podejmować różne inicjatywy dobre, to naprawdę jest w nas taka po prostu siła, jest możliwe, są rzeczy niemożliwe. Jesteśmy bardzo zachwyceni, atmosferą, ilością osób, tą życzliwością, tym otwarciem, jest po prostu super. Zawsze jest jakiś sens takich inicjatyw, ze względu na to, że chociażby można poznać ilość osób, które są w innych oddziałach Caritas, zapoznać się z nowymi osobami, też powiedzmy dla nas opiekunów też jest szansa na wymianę pewnych doświadczeń, bo takie spotkania, one nie są często i możemy wymienić swoje doświadczenia, że chodzi o prowadzenie oddziałów, jakieś różne inicjatywy, akcje, które są prowadzone przez Caritas w szkołach czy w parafiach. Program jest ciekawy, aczkolwiek nie aż taki długi, ponieważ wiele osób musiało też przyjechać z odległych miejsc i muszą też wrócić. Tak jak widać, przed chwilą żeśmy wszystkich przywitali, teraz jest wspólna zabawa, później będzie msza święta, wiadomo, że potrzebny jest też posiłek, po mszy świętej będzie posiłek, a później wszystkich zapraszamy na taką zabawę terenową, która też będzie taką zabawą integracyjną, ale też i poznawaniem właśnie tutaj tych miejsc. Wszystkie koła dostaną pewne takie zadanie, które będą musiały w terenie wykonać. I kończymy nasze dzisiejsze spotkanie modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia. Takie spotkania na pewno budują wspólnotę, na pewno integrują, na pewno dla dzieciaków też jest tak coś innego, coś, gdzie mogą się poznać bliżej, są w takim neutralnym środowisku, więc myślę, że dla nich też jest to ciekawa atrakcja, ciekawe spotkanie. Bardzo piękny dzień. Dobra, widać tutaj w tych wszystkich ludziach to przepełnienie tą miłością. Widać, aż się człowiek cieszy. Tak, też bardzo mi się podobało kazanie księdza Stanisława z Ryk i trochę mnie to, mogę powiedzieć, że mnie tak poruszyło, dało mi taką wiarę w to miłosierdzie. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. W ciągu roku tych akcji jest bardzo dużo. Ja pewnie zapomnę o najważniejszym, bo to zawsze jest tak.
Na pewno w dużą taką akcję jest zbiórka żywności, bo to pomaga nam przy wszystkich naszych pomocach, czyli przygotowaniu paczek, przygotowaniu posiłków dla osób samotnych, ubogich. To jest taka nasza największa akcja. Nasze koła też pomagają przy zbiórkach, też finansowych często, w tych poszczególnych społecznościach, gdzie są osoby, które zbierają na przykład na leczenie. Poza tym nasze koła też biorą udział, że tak powiem, we wszystkich akcjach, które organizują też szkoły. Może nie wszystkich, ale w większości, bo po prostu to są wolontariusze. Czyli siła jest w tym, że ja pójdę zrobić coś dobrego bezinteresownie, nieodpłatnie i jeszcze będę miał z tego satysfakcję. No, a my liczymy na to, że też jesteśmy takimi rękami Pana Jezusa, czyli ostatecznie, żebyśmy też pamiętali, że to nie jest nasze takie po to, żeby się poczuć lepiej, zrobić coś dobrego, tylko nas rzeczywiście fascynuje Pan Jezus, który po prostu nie zostawił nikogo potrzebującego. Nie! Boże, myślałam, że to ping-pong po przodku. Nasze dziewczyny to z zespołu, to potrafią tańczyć. Boże, wejdziesz same. Ja patrzę na nich. Czułam, ale idę do kościoła. Młodzież chętnie się angażuje w wolontariat, przynajmniej ja tak obserwuję. Jak każda młodzież, to jest czasami trzeba jakoś tam zmotywować i mamy różne i humory pewnie i dni lepsze i gorsze, ale ogólnie to naprawdę ja jestem bardzo zbudowany wolontariatem w szkolnych kołach, ponieważ no naprawdę można liczyć na pomoc, na bycie po godzinach, na też weekendy, gdzie trzeba właśnie gdzieś coś zrobić. Także ja bardzo pozytywnie oceniam wszystkich. Znaczy nie chcę oceniać, ale jestem bardzo zbudowany postawą. Poza tym w większości, jeśli ktoś nie chce być w wolontariacie, to po prostu nie jest. Także to są ludzie chętni do pracy. Moi drodzy, ja chciałbym wyrazić ogromną radość z tego, że tutaj jesteście. Chciałbym Wam podziękować za to, że zdecydowaliście się na to, aby tutaj być dzisiaj, w tym dniu takim pięknym. I oczywiście oprócz tego za tą Waszą obecność tutaj pragnę podziękować Wam za wszystkie inicjatywy, które podejmujecie jako szkolne koła Caritas. Myślę, że jest to czymś dzisiaj takim wielkim wyzwaniem dla nas, dla wszystkich. Pomoc innym, tym, którzy nas potrzebują, ale to nie tylko w tym zakresie takiej pomocy materialnej, ale myślę, że dzisiaj najbardziej potrzebna jest pomoc duchowa. I do tej pomocy duchowej wszyscy jesteśmy wezwani. Pan Jezus daje nam do tego moc i siłę, byśmy świadczyli o Nim dzisiaj wobec tych, którzy wokół nas są, żebyśmy im umieli z radością powiedzieć o tym, że wiara w Jezusa jest czymś wspaniałym i czymś pięknym, pomoc drugiemu człowiekowi jest czymś wspaniałym i czymś pięknym i że tym właśnie możemy się dzielić, możemy tym żyć. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Pełni Twoje.